wbrew pozorom nie szukam angażu jako statysta w strasznym dworze Moniuszki. Mój dzisiejszy strój ma zupełnie inny kontekst i inne jakby będzie miał zastosowanie. Otóż wreszcie udało się zorganizować Polskiemu Stowarzyszeniu Racjonalistów wydarzenie Łyszczyński wraca do miasta. Będzie ono polegało na tym, że dnia 30 marca tego roku i mamy nadzieję, że w każdym już następnym roku odbędzie się specjalna inscenizacja skazania Kazimierza Łyszczyńskiego, pierwszego polskiego ateisty, który nie tylko był pierwszym odważnym człowiekiem, który starał się mówić prawdę o rzeczywistości, choć nie miał ze swojego sojusznika nauki, tak jak my dzisiaj, ale też był wybitnym filozofem, którego dzieła oczywiście spalono razem z nim, ale fragmenty tych dzieł się zachowały i przytoczę je wam, żebyście mogli docenić, jak bardzo trzeźwy i głęboki umysł miał Kazimierz Łyszczyński i jak bardzo my wszyscy Polacy powinniśmy być z niego dumni. Póki co jest on w Polsce postacią słabo znaną, co jest sytuacją skandaliczną. Okazuje się, że jest znany nawet bardziej w Niemczech, bo stał się on dla niektórych wolnomyślicieli niemieckich swego rodzaju ikoną. Dlatego jeśli dzisiaj szukamy badaczy studiujących temat Kazimierza Łyszczyńskiego, pierwszego polskiego wybitnego, świadomego i znanego ateisty, no to uczmy się niemieckiego, bo na razie najlepsze materiały znajdziemy po niemiecku, poza materiałami nieżyjącego już niestety wybitnego profesora Nowickiego, który był zresztą nominowany i odznaczony nagrodą racjonalisty roku i którego niestety czas życia dobiegł końca i nie ma go już wśród nas, a bardzo szkoda, bo mógłby na pewno uczestniczyć w tym naszym święcie i byłby, myślę, ogromnie ucieszony i wzruszony tym, że wreszcie czcimy tego wybitnego Polaka, tak jak na to zasługuje. Wydarzenie 30 marca będzie się toczyć od godziny 12 do 15.30 i będzie polegało na przejściu głównymi ulicami Warszawy aż do Rynku Starego Miasta, gdzie będzie kostiumowa inscenizacja stracenia Kazimierza Łyszczyńskiego z mową, która jest kompilowana na bazie autentycznych dokumentów. Ja tu też pomagałem trochę, zobaczymy, czy moja mowa stanie się ostatecznie i Kai Bryks, prezeski wrocławskiej, stanie się ostatecznie jakby pomocnym materiałem, czy też okaże się, że niedawno odkryta prawdziwa mowa da nam tutaj możliwość jakiejś szerszej i bardziej jeszcze autentycznej kompilacji. Za przygotowanie całości oczywiście wypada nam wszystkim podziękować naszym koleżankom i naszym kolegom z Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów z oddziału warszawskiego. A zwłaszcza Janowi Reszce, którego poznałem już dosyć dawno temu. Mam nadzieję, że udało mi się go troszeczkę zachęcić do aktywnych działań na rzecz ateizmu. No i od samego początku mówił właśnie o tym, że trzeba uczcić jakoś Łyszczyńskiego. No i w końcu dopiął swego, z tego co wiem, teraz po nocach szyje kostiumy szlacheckie i załatwia różne sprawy razem ze wszystkimi kolegami i koleżankami z Warszawy. No i oczywiście jest bardzo tą całą sprawą przejęty i ucieszony. Nie muszę dodawać, że wymaga to też pewnego rodzaju cierpliwości i odwagi. Mam nadzieję, że tak ważne święto skłoni wielu z nas, którzy zwykle zostaliby w domu, do uczestniczenia w tej wspaniałej imprezie. Tutaj bardzo ciekawe jest to, że pokrywa ona się ze świętem tak zwanej Wielkiej Nocy. Tak? Czyli tutaj można powiedzieć, że data jest bardzo wymowna i w przestrzeni publicznej, zwykle przepojonej iluzjami i urojeniami religii katolickiej, pojawi się jakby zupełnie inny portret religii katolickiej, która po prostu no, była odpowiedzialna za śmierć wielu wybitnych i szlachetnych ludzi, nie mogących się zgodzić na to, żeby puste i często okrutne dogmaty rządziły ludzkim losem. Aby was zachęcić, przeczytam wam parę fragmentów z mowy, którą żeśmy zaczęli przygotowywać na okazję śmierci Łyszczyńskiego. Przede wszystkim przeczytam wam dwie myśli, które udało się ocalić na zasadzie tego, że inkwizytorzy je zanotowali jako materiał obciążający. Zaklinam was, o teologowie, na waszego Boga. Czy w tenże sposób nie zagaszacie światła rozumu, czy nie usuwacie słońca ze świata,
Czy nie ściągacie z nieba Boga waszego, gdy przypisujecie Bogu rzeczy niemożliwe, atrybuty i określenia sobie wzajem przeczące? Prawda? Cóż za odwaga i mądrość przemawiała wówczas w XVII wieku przez tego człowieka, że był w stanie powiedzieć coś, czego w dzisiejszych czasach tak wiele osób, nawet wykształconych, pytanie, co to jest za wykształcenie, no można mieć tutaj spore wątpliwości, nie jest w stanie powiedzieć. Tak, tak, dzisiaj mamy osoby z wyższym wykształceniem, które wierzą w katolicyzm. Można by stwierdzić, że jakby jakiś Marsjanin nas odwiedził, żeby zbadać planetę Ziemia, byłby to dla niego absolutny fenomen, którego nikt nie byłby w stanie wytłumaczyć. Jak właśnie te sprzeczne ze sobą atrybuty, jak cała mitologia zupełnie niezwiązana z rzeczywistością, nie mająca żadnego związku z ewolucją naturalną, staje się w myślach niektórych osób z wyższym wykształceniem, czasem nawet biologów, czasem nawet przedstawicieli nauk ścisłych, no czymś do pogodzenia, tak? Jak można pogodzić absurdy Biblii z dzisiejszą rzeczywistością? A jednak. A tu wyobraźmy sobie, że w XVII wieku była osoba, która nie mając jeszcze biologii, nie mając jeszcze teorii ewolucji, nie mając fizyki kwantowej, nie znając nawet fizyki newtonowskiej, była w stanie dostrzec nieuczciwość płynącą z każdej religii. Oczywiście skupiła się głównie na katolicyzmie i stała się jego ofiarą, męczennikiem. Tak, bo ta religia nie ma swoich męczenników. Ona przede wszystkim przyczyniła się do męczeństwa wielu ludzi, o czym mówi historia. Przytoczę jeszcze drugi cytat z Kazimierza Łyszczyńskiego, żeby was zachęcić. Naprawdę, bądźcie w Warszawie 30 marca. Nawet jeśli mieszkacie bardzo daleko, jest to bardzo ważne wydarzenie, jedyne w swoim rodzaju. Będziecie mogli też spotkać Jana Reszkę, podziękować mu za to wszystko, jemu i jego kolegom. Człowiek jest twórcą Boga, a Bóg jest tworem i dziełem człowieka, mówił Łyszczyński w XVII wieku. Tak więc to ludzie są twórcami i stwórcami Boga, a Bóg nie bytem rzeczywistym jest, lecz bytem istniejącym tylko w umyśle, a przy tym bytem chimerycznym, bo Bóg i chimera są tym samym. Religia została ustanowiona przez ludzi bez religii, aby ich czczono, chociaż Boga nie ma. Pobożność została wprowadzona przez bezbożnych. Lęk przed Bogiem jest rozpowszechniany przez nielękających się w tym celu, żeby się ich lękano. Wiara zwana boską jest wymysłem ludzkim. Doktryna bądź to logiczna, bądź filozoficzna, która się pyszni tym, że uczy prawdy o Bogu, jest fałszywa, a przeciwnie ta, którą potępiono jako fałszywą, jest najprawdziwsza. Prosty lud oszukiwany jest przez mądrzejszych wymysłem wiary w Boga na swoje uciemiężenie. Tego samego uciemiężenia broni jednak lud. W taki sposób, że gdyby mędrcy chcieli prawdą wyzwolić lud z tego uciemiężenia, zostaliby zdławieni przez sam lud. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj, w XXI wieku, w dużej mierze dzięki zakłamaniu naszych polskich elit, w zasadzie można powiedzieć dokładnie to samo o sytuacji w Polsce, prawda? Na przykład jakby rozpisać referendum, czy jesteśmy za zniesieniem konkordatu, który daje naprawdę nieuczciwe przywileje Kościołowi katolickiemu, lud zdecydowałby, że chce być okradany, chce być oszukiwany, chce być w jakimś sensie etycznym i filozoficznym poniżany, moim zdaniem. No ale byłby za tym, prawda? No ale cóż innego ma zrobić lud, kiedy nie usłyszy w telewizji, kiedy nie usłyszy w radiu, kiedy nie przeczyta w gazetach, a jeśli już to w bardzo wyjątkowych sytuacjach, bardzo rzadko, że to nieprawda, prawda? Kiedy nawet biologowie, nawet przedstawiciele nauk ścisłych wręcz potępiają ludzi mówiących o tym, że nauka mogłaby szkodzić religii, prawda? Znamy takie materiały. To jest niezwykłe, że dzisiaj, w XXI wieku, mija już 300 lat od czasu, kiedy Łyszczyński został stracony za humanizm, za ludzki rozum, za uczciwość, za logikę, za szacunek do tego, czym jest Ziemia, czym jest ludzka egzystencja, i że dzisiaj nadal ten sam problem istnieje. Na szczęście nie pali się już, przynajmniej w Polsce, ludzi na stosach, chociaż na przykład w Afryce zdarza się, że katolicy urządzają polowania na czarownice, tak jak w XVII wieku, tak? I ludzie giną, ludzie są męczeni i skazywani na śmierć, właśnie też jak w XVII wieku, z tego samego paragrafu, i to jest chrześcijaństwo, to nie jest żaden islam, to nie jest żaden, nie wiem, hinduizm, wudu, to jest chrześcijaństwo. Więc takie chrześcijaństwo, jak to z czasów Łuszczyńskiego, też dzisiaj jest obecne i żywe. Nie zapominajmy o tym. Na szczęście nie w Europie,
Chociaż można się zastanowić, co się działo w Jugosławii kilkanaście razy tak naprawdę. Czy ta przemoc to też nie jest jakby taki powrót do wojny 30-letniej i do jej metod. Ale no to była Europa, prawda? Natomiast jeśli chodzi o miejsca, które są poza Europą, to świat Kazimierza Łyszczyńskiego, świat, który go zniszczył, niestety trwa nadal. A jak się odniesiono do tego, co Łyszczyński chciał przekazać ludziom, zanim go zabito? Tutaj zachowana jest stara polszczyzna, ale poza starą polszczyzną sami ocenicie, że te argumenty z połowy XVII wieku w żaden sposób nie odbiegają od dzisiejszych, w cudzysłowie, żałosnych, nie w cudzysłowie, ale w cudzysłowie, argumentów. Teraz zasię na wieki, zawrzesz już paszczękę, piekielna larwo, sprośny Ateuszu, któryś wszystkie rzeczy wolą najwyższego Pana Boga stworzone, działaniu skazitelnej natury i przypadków spisanych dyspozycji, przypisał dyspozycji. Przypomnij sobie to na próżno, boś na wieczne męki słusznie skazany. Od samego świata początku, cuda boskie, opera supernaturalia, stworzenie człowieka, przypomnij w tropy nacierającą na świat pomstę Bożą, potup wód, a zaż to natura sprawiła operatio przyrody, przypomnij pomieszanie języków przy budowaniu wieży babilońskiej. Jako Jozue niedoścignione słońce dla kończenia bitwy zatrzymał obroty i tak wiele niezliczonych cudów boskich, których się in volumine Pisma Święte milionami doczytać mogłeś. A zaż to natura albo nieme sprawiło fatum? Nóż świętych bożych cudowne nawrócenie świętego Pawła. A zaż to natura sporządziła, a zaż w tym anielskim chlebie natura albo fatum takowych dokonuje dziwności? Bogu samemu ta należy władza i wszechmocność, natura zaś ma dependencję od jego przenajświętszej woli. No i pomyślmy sobie, dzisiaj w XXI wieku, pomijając tą starą polszczyznę, niekoniecznie zresztą gorszą od dzisiejszej polszczyzny, po prostu język się zmienia, no, anielski chleb, mamy cud w Sokółce, prawda? XXI wiek, Polska i cud w Sokółce, czyli mięsień sercowy w hostii, ale oczywiście katolicy są zobowiązani wierzyć, że cały czas anielski chleb jest tak cudowny, że po prostu nie ma możliwości w to nie wierzyć. Usłyszycie to od niejednego katolika. Tak samo oczywiście nawet sami biologowie potrafią nas zapewnić, że nie działa tutaj jakieś przypadkowe fatum, tak? Że to nie może być bez Boga, że jak na przykład mówi profesor Łomnicki, można pojmować biologię jako umysł Boga, tak? Więc tutaj po prostu widzimy, że 300 lat jakby spłynęło, przynajmniej po nas, po niektórych z nas, jak po kaczkach, jak ta przysłowiowa woda po kaczkach. No i co możemy z tym zrobić? Żeby być może nie wróciły takie czasy, kiedy człowiekowi, który po prostu powiedział coś innego, bo przecież on nikogo nie skrzywdził, tak? Nikogo w twarz nie uderzył, nikogo nie okradł, tak? Nikomu nie zrobił krzywdy. Był wręcz przeciwnie, był wielkim polskim patriotą, Kazimierz Łyszczyński. Podczas potopu szwedzkiego tak się zasłużył dla obrony ojczyzny, a wiecie przecież doskonale, jeśli znacie historię, że to była bardzo niejasna sytuacja. I początkowo większość Polaków, większość polskiej szlachty opowiedziała się za najeźdźcą, tak? A Kazimierz Łyszczyński był jednym z tych nielicznych, którzy bronili wówczas Polski, tak? I został za to odznaczony, dostał za to tytuły, czyli był patriotą. Nie tylko nie był przestępcą, nie był jakimś tam, nie wiem, abnegatem społecznym, wręcz przeciwnie, był Polakiem całą gębą, był wielkim patriotą, takim, że wielu innych mogłoby mu tylko pozazdrościć. Ale oczywiście powiedział coś, czego nie można powiedzieć, bo wtedy iluzja Boga znika i co? Wyrwano mu język żywcem, obcięto mu rękę żywcem, spalono ją i to jeszcze tak, żeby palić ją na ruszcie razem z jego pismami, jak się wczytać w wyrok, tak? Czyli żywcem palono mu rękę, przez długie minuty. Myślę, że to nie było przyjemne, prawda? I tak właśnie wygląda miłość do Boga w wielu momentach historii. No i oczywiście później go ścięto, bo szlachcice jednak nie mogli spalić na stosie żywcem, a pewnie chcieli. No ale i tak się nacierpiał przez ten czas. Był jeszcze trzymany w areszcie biskupim przez wiele miesięcy i w różnych miejscach szargany, targany, torturowany. No i oczywiście jego popioły rozsypano na cztery strony świata. Jego dom, w którym pisał te bezecne, szatańskie, ateistyczne pisma, zburzono, spalono. Na ziemi tego domu nie miało już nic powstać. Jego żonę praktycznie wydziedziczono, jeśli nie liczyć tego majątku, który miała
jako wiano, prawda? Co było też bardzo niesprawiedliwe i biedna kobieta no, stała się prawie że nędzarką, tak? Natomiast oczywiście nagrodzono donosiciela, który tak bardzo pobożnie doniósł na Łyszczyńskiego. No więc właśnie, no więc żeby i dziś takie rzeczy się nie działy, a się dzieją. Dzieją się, że ludzie, którzy po prostu coś mówią, są skazywani na kaucję, są skazywani na więzienie nawet, prawda? Mamy ustawę o obronie uczuć religijnych, mamy zatrzaskiwane drzwi uniwersytetów przed osobami, które nie są klerykałami, jak na przykład Hartmann, tak? Profesor Hartmann. No więc, żeby nie wróciły jeszcze gorsze czasy, bo mogą być, były przez wiele set lat, Łyszczyński był ofiarą takich czasów, no to naprawdę trzeba zademonstrować, że istniejemy, że jesteśmy. Czyli stawić się na rynku w Warszawie, albo raczej na Starym Mieście w Warszawie 30 marca i razem z resztą polskich ateistów, polskich wolnomyślicieli, agnostyków zaprotestować przeciwko nieprawdzie, przeciwko religijnemu światu, który broni się tylko i wyłącznie dzięki agresji, a nie dzięki chęci dążenia do prawdy, dzięki logice. No i tutaj bardzo miłe jest też przybranie się w jakieś stroje, przynajmniej przywodzące trochę na myśl, stroje szlacheckie. No ja jako, że jestem z Wrocławia, nie miałem jeszcze okazji widzieć strojów na żywo, które zostały przygotowane w Warszawie. Widziałem je na zdjęciach, wiem, że są bardzo dobre. Ale ja osobiście no, posłużyłem się strojem indyjskim. To wszystko jest indyjskie, co mam na sobie. I oczywiście no, nie pasuje jeszcze tak do końca do stroju szlacheckiego, ale ciekawe jest to, że ubieraliśmy się bardziej, przynajmniej jako szlachta, jak ludzie z Turcji i z ówczesnego Imperium Mogolskiego, które też było rządzone przez Turków, no bo Mogołowie byli Turkami, niż jak Francuzi czy Hiszpanie. Tak? I to przez pewien czas Polska była też bardziej tolerancyjnym miejscem niż zachód Europy i wschód też, bo prawosławna Rosja też nie była zbyt tolerancyjna. No ale oczywiście ciągłe zbliżanie się do katolicyzmu, zwłaszcza Unia Lubelska, no, pogrążyły te takie miłe osiągnięcia XVI wieku, kiedy oczywiście przemoc na tle religijnym miała miejsce, ale zdarzały się też dążenia jakby w drugą stronę, stronę liberalizacji, stronę tolerancji. No ostateczne jakby ożenienie Polski z katolicyzmem, które nie liczy sobie wcale dużo więcej lat niż śmierć Łyszczyńskiego, no sprawiło, że Polska stała się ewidentnie gorszym miejscem. Zmieńmy to w końcu.